Bitwa pod Wołodarką. Potyczka między armią polską a pierwszą armią konną dowodzoną przez siemina Budionego, która miała miejsce w okolicach Kijowa, pomiędzy 29 a 31 maja 1920 roku. Była ona częścią wyprawy kijowskiej. Bitwa. Wojska bolszewickie przystąpiły do ataku 29 maja 1920 roku. Rejonu Wołodarki broniła dywizja generała Karnickiego. Już przed bitwą żołnierze byli wycieńczeni, gdyż musieli odbyć marsz w upale. Bitwa rozpoczęła się od starć patroli i pojazdów. Najdłuższe starcia trwały nawet do trzech godzin, które styczyły dywizjonnej radmistrza Zakrzewskiego. Po bitwie sukces polskiej kawalerii w walkach pod Wołodarką wspomógł obronę polskich pozycji.